Hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Starfield na moim kanale. Na samym początku przypominam oczywiście o zostawianiu łapeczek w górę, subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Przypominam również, że odcinki ze Starfielda będą pojawiały się regularnie o godzinie 18 od poniedziałku do piątku, a w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 15 dodatkowo będziecie mieli odcinki z gry City Skylines 2. Dobrze, tych naszych zapowiedzi wydaje mi się, że to już wszystko, moi drodzy. Wróciłem, przeprosiłem Blue Yeti, mam nadzieję, że jakość mojego głosu jest tak urzekająca, że po prostu nogi wam miękną wręcz, że tak to ujmę. Słuchajcie, kierowniczka Lin. Dla tych, którzy nie znają kierowniczki Lin, to kierowniczka Lin, widzowie, bardzo mi miło, proszę bardzo. Słuchajcie, w poprzednim odcinku znaleźliśmy naszą jakże przepiękną Andreę w jaskini, która mordowała wysłanników Varun. A dzisiaj udamy się po zdziedziałego Barretta, który... najprawdopodobniej zaginął, ale ode mnie tego nie wiecie. Lin musi nam to powiedzieć. Don't you Lin me. I thought things had already gone sideways, but no, that was just the beginning. More pirates showed up when you were gone. We weren't as lucky this time. Calvert, Troy, some of the new dusties. They didn't make it. Przykro mi, Lin, dopiero teraz się o tym dowiaduję. Trzeba się było ewakuować po pierwszym ataku. It's not like we were eager to stick around, but we had injured people on recovery and pickup coming at some point, just not soon enough. Okay, then, rozumiem. I was pinned down behind some crates with Barrett, bullets and laser fire everywhere. No smile on that damn carefree face of his, like he knew this was it. I started steeling myself to go out fighting. Then that idiot puts his hand on my shoulder and says, "Stay here, Lin. I got you." Okej, znam tę gadkę, samobójcza misja. For some, perhaps. Barrett is quite capable. All things considered. Next thing I know, two of the pirates are dead, and he's got the third one in a headlock. Drags him out into the open at gunpoint and demands to talk, or else I'm going to demonstrate Newton's third law on this guy's temporal lobe. And that's when they brought out Hela. Do tego momentu wszystko szło świetnie. Oczywiście, że schwytali Helera, taki już jego pech. I didn't overhear everything. But after the 10 longest seconds of my life, Barrett put his hands up, and both of them ended up getting taken aboard the pirate ship. And that's the last I saw of either of them. Muszę znaleźć Barretta. Barretta, nie Barretta. Muszę znaleźć Barretta i Helera, Lin. Więc po prostu stałaś i nic nie zrobiłaś, prawdziwa szefowa roku. Pewien kurier wspomniał, że Agros się pakuje. Dlaczego nie wspomniał o ataku? Może po prostu, że musimy znaleźć tego Barretta. I tried pinging a transmission to the ship in the comms building before they left, but the pirates must have fried it. You want to try it? Go ahead. But the odds of them being alive, even if you could find them. I've lost a lot of people on this run, Dusty. I just want to pack up. Rozumiem. Natomiast, tak, nas tutaj wcześniej nie było. Zbierzmy gówno narzędzia, które tutaj powinny być... ogólnie za każdym razem praktycznie jak tutaj byłem, a zdarzyło mi się tu już być jakieś dwa razy, to zawsze tu była noc. A dzisiaj mamy nie noc, czyli mamy dzień. Więc zastanawiam się, czym to może być spowodowane, że teraz jest dzień, a zazwyczaj była noc. To są takie zmiany, które miały mnie tutaj zaskoczyć. Ja sobie oczywiście poszperam tu troszeczkę, zanim polecimy tam. No i zaraz do was wrócę, bo nie wiem, czy w sumie takie przeszukiwanie wszystkiego chcecie gdzieś tam na bieżąco sobie ze mną śledzić. Jeżeli tak, to oczywiście... Freestar Collective Claim ID Beta 7548 Alpha. As far as anyone knows, this is just another ore run. Vectera's got enough mid-level veins to keep everyone working and not asking questions. I've told Hela everything he needs to know, which is pretty much everything I know. That this is another one of Barrett's special orders. He made good with the payment for Kazal, even if it was a bust. This time, I'm not so sure. Place is giving me the willies. I think we're going to find
something. I just have no idea what it could be, or why Barrett might want it. But those sweet Constellation credits mean we dig our holes and keep our mouths shut. And I'm okay with that. Hopefully, between Barrett's mysterious thing and the ore itself, we'll be done with this rock in 5 days, when the transport is supposed to come back for extraction. Okay. Spokojnie, po prostu szybko zamknąłem papę, żeby nie przeszkadzać w nagraniu. Muszę bardziej zwracać na to uwagę, czy to jest nagranie, czy to jest coś do przeczytania. Także... No to już nie będę się wycinał, po prostu sobie tutaj zostaniemy i sobie poszperamy. Czy ja tu wszystko ogarnę? Tu jeszcze jest apteczka, byłem. Chodź, Andrea, chodź. Nie zostawaj w łazience sama, bo jeszcze... wilka się nabawisz. Nie no, żartowałem. Dobra. Tu mam jakieś kredyciki. Tu gdzieś był nawet... O, na górze jeszcze coś nam się trafiło. Bateryjki trzeba zbierać, bo one nam się tam przydadzą w drugim pomieszczeniu. Także, o, jeszcze nawet tutaj jest. I co? I to by było na tyle tutaj? Nie, chyba to coś jeszcze jest, tak mi się wydaje. Jest bateryjka. Nie wiem, czy ją podnoszę. No, podniesiemy. Nie widzę tutaj zbyt wielu rzeczy. Mam przewód 0. Ja już nawet nazwy pamiętam niektórych tych rzeczy, bo jakże nie pamiętać, nie? I co tutaj mamy? Mamy wyjście chyba na zewnątrz, tak mi się wydaje. Dobrze myślę? A nie, to nie jest wyjście na zewnątrz. To jest tutaj po prostu... jesteśmy w windzie. Na dół. Dziennik osobisty Hellera. Posłuchajmy. Personal log. Heller. Argos Extractors. I figured Vectera for your standard moon. Looks like I was... misinformed. Lynn just filled me in on what we're really doing here. Looks like Lynn's got another... what's the word she used? Discreet contract with that Barrett guy. He says there's something special here, and he's paying top dollar for us to find it, rip it out, and deliver it, no questions asked. I have, of course, been honoring this arrangement by asking Lynn a ton of questions. She's playing it close to her sweaty old vest, as usual. But a guy does have to wonder, what the hell does special even mean in this case? We're on a moon, in the middle of nowhere. Either this guy wants to make jewelry from some rare space diamonds, or there's some kind of ancient alien death weapon buried here. If it's diamonds, I'm totally stealing one to give to Jennifer, or Carlos, or Naya. And if it's a death weapon, I get to shoot it first. Those are my terms. Okay. Historia Hellera... O jest, właśnie. Troszeczkę lepszy laser wydobywczy. Trochę więcej złomu. Może nie tyle złomu, bo to się nam z pewnością później przyda, jak będziemy sobie chcieli wybudować jakieś tam różnego rodzaju bazy. Jeszcze tylko bym chciał zajrzeć tak tam. Do szafek. Znowu coś na szafeczce, jakaś skrzyneczka. Tu mamy sejfik, zaraz go sobie otworzymy. Tego misiaczka to bym mógł zebrać i ja tak się zastanawiałem, czy te wszystkie miśki nie pozbierać i później nie zrobić co takiego jakiegoś misiowego pomieszczenia, ale na razie sobie damy spokój z tym. Umieść automatycznie, z racji tego, że to jest trudny. Ej no. Ja tylko raz kliknął. Kurde. Ach, te gierki. To nie pasuje, to nie pasuje. A to? To pasuje. To będzie pasować chyba tylko i wyłącznie tam, więc prawdopodobnie będzie tutaj do wykorzystania. Albo i nie, albo i tak. Chyba jednak nie. Albo tak. Niby trudne, ale nie do końca. Ja. Kluczyk wzięliśmy. Hmm.
Tam jak się otwierają te drzwi jeszcze. Ja jestem takim, kurde, czubem trochę na punkcie właśnie przeszukiwania tych wszystkich szafek. I niestety, ale będziecie musieli to znosić. Dajcie w ogóle znać w komentarzach, czy wy też lubicie właśnie takie szperactwo. Dosłownie zajrzeć w każdą, żeby to źle nie zabrzmiało, ale w każdą dziurę. Dobra. Ja akurat lubię tak sobie właśnie. O, i tutaj mamy podręcznik tropiciela. Widzicie, fajnie. 2% szybciej. A nie wiem, nie zdążyłem. 2% nam czegoś tam dodało. I tak w tej grze dużo rzeczy można przegapić, przeoczyć. Ja natomiast staram się w miarę możliwości odszukać tyle, ile się do. Widzicie, i na przykład ktoś, kto jeszcze do tej pory nie przechodził tej gry, się zastanawia, po co on te baterie zbiera. Przecież te baterie, to one tylko tyle, że ważą i tyle, nie? A to się okazuje, że ja te baterie zbierałem właśnie po to, aby zasilić układ czujników. Dobra, transmisja awaryjna. Out of range of what? Out of range of the sensor array on Vectera. Would you keep up? Once we're outside the star system, the bandwidth goes from instant speed to effectively never. What good is sending a transmission down there? You gonna tell Lynn how royally screwed we both are? She doesn't even have a ship. You underestimate how many of my admirers there are in the galaxy, Heller. One of them is bound to show up. Looking to reunite with this handsome face. We're doomed. Capital D, doomed. Got it, okay. Whoever finds this, I'm attaching the interstellar coordinates to the metadata on the transmission. Rescue us. Repeat. Rescue us. Okay, nie trzeba powtarzać, uratujemy was. Lynn, słuchaj. So, you actually get that computer working again? Tak, dokładnie. Komputer odebrał transmisję od Barretta. What? Let me see that. Funny. Even knowing he's alive, I still never want to see him again. Hella, on the other hand. Okay. Let me send you the location data embedded in the transmission. Find them, okay? Jasne, Lynn. Dzięki. See you a while before Argos comes to pick me up. I'll be here if you need me. And hey, if you ever need a little extra help, I've been thinking about a career change lately. Maybe it's time to put Argos behind me. Dokładnie, Lynn. Słuchaj, od razu cię zwerbuję, wiesz, bo nie chcę, żebyś mi gdzieś uciekała. I to po prostu jesteś dokładnie taką towarzyszką podróży, jakiej potrzebuję. Dołącz do mnie. Works for me. I'm not fussy about assignments. I tak, zatwierdź. Mamy tak, Arański Guardian, Arański Guardian. Statek. Zmienić przydział do Arański Guardian? Tak, no. Da się jakoś to zrobić? Tak, no, zmieniłem. Fajnie. Załoga jest pięcioosobowa. I'll get to work. Let's catch up later. Dobrze. I co? No, lecimy teraz do statku. I tropem Barretta. Barretta znaczy się. Chociaż to jest taki bardziej Barret niż Barret. Serio. Przynajmniej na razie. I mały spoilerek. Wyjdzie wszystko w praniu, oczywiście. To jest kawał dupka. Powiem tak. No. Lubisz, Andra, być na moim statku? Cieszę się, ja też. Kawał statku. Szybkie ogarnianko. Awaryjne ogniwa. Folder. To wszystko też zostawimy. Notatki też możemy zostawić. To zabierzemy. Przecinek Hellera zostaje.
Eon wylatuje tutaj, to wylatuje sobie tutaj. To też stąd spada, przecinek zostaje. Skafander nara, nara. Szansa na nagły przełom w badaniach. Nie potrzebuję na razie przełomu. W badaniach przynajmniej. 64 kilo mi zostało się na mnie. I'm listening. Oj, Sara! No. Pierdziele, no! Co za natrętne babsko! Widzieliście, co ona robiła? Zachodziła mi drogę, ona nie pozwoliła mi wyjść. Jezu, jaki jestem to oblegany przez te dziewczyny. Jakby kosmita zobaczyły. Dobra, gdzie my lecimy? Tutaj jest. O, to niedaleko. Ciekawie się robi. Przeskanujmy sobie też tę planetę, gdyż iż ponieważ potrzebujemy mieć troszeczkę tych skanów. Rozbity statek, placówka naukowa jest też nieopodal, natomiast nas interesuje tylko i wyłącznie rozbity statek, ponieważ tam najprawdopodobniej jest statek Barreta. Kurde, pomógłbym wam tam, powiem szczerze. Captain, hello. I am satisfied to see that you survived your most recent sleep cycle. Tam jest chyba ta placówka badawcza, która płakała. My tak jakby mamy. Ląduj na placówce badawczej. Dobra, jak zdążymy, to skoczymy też na tą placówkę badawczą. Dobra, ja już jestem prawie, że przy wraku. Z doświadczenia wiem, że tutaj w okolicy zbyt wiele się nie znajduje, prócz naszego ziomala, Hellera, który se tutaj leży i trzyma się za wątrobę. Siema, Heller. O, oh, hej. To tak leżysz. And here I thought you were some pirate coming back to kill me. Lucky me, right? Lucky you, right. Medycyna. Zażyłeś sporo leków przeciwbólowych, ale poza tym jesteś w zaskakująco dobrym stanie. Considering the spaceship wreckage, you mean? Yeah. Well, you missed the worst of it. Pretty sure we ripped through all the emergency meds that were salvageable. Hey, you know, when I pulled you to the med bench back on Vectera, I honestly thought, shit, I think I just saved someone's life. Oddly proud moment, you know? I guess I'm saying, glad I paid it forward. Man, I was so terrified when I got pulled on board that pirate ship. Barret was all, sorry, brother, I'll get us out of this. Trust me. To nie wyjaśnia rozbitego statku. Najczęściej mówię, zaufaj mi, kiedy ta druga osoba nie powinna tego robić. Yeah, I'm starting to see that. He tells me we need to start pretending to fight each other. Trick the pirates into thinking they need to come in before one of us gets killed. I just remember him shouting, this kid is a killer. How am I supposed to defend myself against these pearly whites? He's gonna bite my face off. I mean, I didn't think it would work, but they came in. All of a sudden, we were wrestling with two of them. I niepotrzebnie ktoś strzelił. Bingo. Blasted the pilot right in the back. Through to the flight console. And dropped orbit like a rock off a high rise. I blacked out. And when I came to, there he was, smiling. Like it was just another day on the job. You miss the fun part, Heller. I mean, I go through all. Then he did the little finger gun thing. Ale Barreta tu nie ma. Muszę go znaleźć. Oh yeah. Probably should have talked about that first. So, I was real excited when a ship showed up.
And then, really, really less excited when Barrett said, "It's okay, I got this." He mumbled something to him, and then they were all gone. Chwytała go karmazynowa flota? I was drifting in and out, but yeah, got a signal from the ship before they grav jumped. Guessing it was Barrett. Haven't really been in a good space to have a listen. Hey, I should come with you, right? Postawmy cię na nogi, jasne, jasne. Dobra. Daj mi nagranko i tyle. Zrekrutuj Hellera do załogi. Czy ja go, nie ma miejsca za bardzo. Inżynieria placówek. Nie ma miejsca w tej chwili. Czy masz jakieś umiejętności, które mogły... Nie ma miejsca, ale jakby co? Jakby co, Mordo, rekrutacja jest otwarta. Słuchajcie, oni też A dobra, bo jestem w powietrzu, to nie mogę. Oni też chcieli, żebyśmy pomogli tym zasrańcom tutaj w tej placówce badawczej. Albo i nie w tej. Tylko tu. Placówka badawcza. Ktoś tutaj zbiera tęgi w pierdziel. Standardowa akcja, mamy trochę wyczyścić tutaj. Im szybciej, tym lepiej. Nie ma na co czekać. Następny, proszę. Gdzie on jest? Tu jest jakiś czopek. Czekajcie, gdzie on jest? A co to jest? To, teraz nie jesteś taki mocny, nie? Zasrańcu. Do zwykłych badaczy to kozaki takie byś, ta. A teraz to już nie. Powiem tak, oczyściłem sobie tą placówkę, praktycznie całą, bo teraz tutaj jeszcze musimy iść do tego jakiegoś kapitana, czy kogoś tej placówki. This is it. What? You think he's Siemanko. He's the one that cleared him out. Corporal Izama, UC Marines, medic. We thought we were done for. I'm... Przelatywałem niedaleko, także macie farta. Musa, right? It's his party we crashing. To nie przypomina mi lazaretu. Medic. So this outpost? Well, it's luxury accommodations. What the heck are you guys doing here anyway? Yes. I mean, yes. Astrobiology. We study, we seek to understand the various flora and fauna and search for practical uses. Odrzutów raczej nie obchodzą wasze badania, bez urazy. No. They've been trying to take over the house. Listen, we can't waste time. The Freestar CEO, Lieutenant Torres, he locked down the complex. I'm not sure how long he can keep his troops safe. Last I saw Torres was on the third floor. Take this key and get to Torres. Get to Torres before his men are wiped out. Dobra. Także jeszcze muszę uratować jakiegoś Torresa czy kogoś takiego. No tutaj jakby to są chyba ranni. Ukraść za bardzo się tutaj nic nie da. Z racji tego, że to jest jakaś misja poboczna, to nie będę wam całości pokazywał. Po prostu spotkamy się, jak już będę u tegoż porucznika. Znajdź szeregowego. Tam jest mój statek. Znajdź
Dostałem klucz. Czy mogę tędy tutaj wejść sobie? Wymaga klucza, a ten klucz jest dostępny. Okej, czyli nie dostałem klucza. To muszę iść gdzieś tam, tak? Thank God. No, znaleźliśmy. I figured if I talked myself hoarse on the comms, the cavalry would come. I was expecting some Free Star militia, but any port. Musisz zadowolić się mną. Seen already? Gladly. Before spacers broke into the outpost, I was relaying orders for Lieutenant Torres. Torres ain't bad as far as COs go, but we'd have been flat out murdered. So, and this is important. You see a Marine, don't shoot. No, okay. That is something I was not expecting to hear. Okay, rozumiem. Marines dobrze, odrzuty złe. So first things first. The makeshift infirmary isn't gonna hold. They set up on the ground floor and the whole place is on lockdown, so you'll have to find a way there. Udało mi się znaleźć lazaret jest bezpieczny. You are something else. Be safe. Jestem, wiem. Be bold. A dead soldier ain't no help to know. Gone. Thanks to the stranger, every last one of them is down. Some fa- How many more are there with your unit? You got sniper support or something? Nie, jest nas tylko dwójka. Holy shit. The two of you did all of that. Tak. Sniper support. We have to help Captain Myung. She's behind the barrier door. But she's not Freestar, Lieutenant. Our first priority is our men and our scientists. She came in to save us, Sergeant. Dobra, to idę uratować, nie? Jeszcze niedawno toczyliśmy wojnę. Dziwi mnie, że chcesz pomóc Marines. Chętnie poznam tę kapitan. She's... But Lieutenant... Dobra, dobra. They're the UC, we can't... Sergeant... Możemy i ja idę. We all work Szybka together. Akcja. Our soldiers, they need a... To idę wyczyścić tam. Dzięki za klucz. I zaraz lecimy. Następną osobę. Ogólnie, jak będziecie ratowali Barretta, to zobaczcie to, nie? Mega polecam zrobienie tej placówki, bo to jest no coś niesamowitego. Ogólnie to jesteśmy na... Czekajcie, na jakiej planecie jesteśmy? Jesteśmy na planecie Altair 2. Tak, i to jest to Altair nad Solem zaraz. Także mega warto tam polecieć, nie ma jakichś bardzo wymagających przeciwników. A... Jeśli chodzi o ilość zebranego towaru, jaki tutaj mam, no to jest, przekracza nawet moje wyobrażenia. Chyba nie spotkałem się jeszcze z żadną placówką, w której można by było, tak, po pierwsze zgarnąć tyle kasiury, po drugie amunicji do, można srać pociskami, wszystkich lekarstw i całej reszty, bo to jest taki ośrodek badawczy, więc tutaj jakichś tam specyfików i takich rzeczy nie brakuje. Całkiem sporo broni, chociaż nic jakoś turbo wartościowego, przynajmniej dla mnie na tym poziomie, nic bardzo wartościowego, ale wydaje mi się, że nie jednemu z was na początku rozrywki coś by się przydało, tym bardziej jakbyście na przykład właśnie bazowali mocno na strzelbach. Obiekt wyczyszczony. Huh. You don't got the look of a marine. Certainly not the militia. Jestem z konstelacji, odebraliśmy wasze wezwanie pomocy. Dowodzę statkiem, który odebrał wezwanie pomocy. Jestem z konstelacji. Tak, what, z konstelacji. Explorers? I didn't know you guys packed such a punch. Captain Myung, UC Marines. Veteran of the Colony Wars, the shield of Parduk Pass. Best damn marine in the service. O Boże. And that lab. Prawie jak Daenerys Targaryen. If she wasn't such a hell of a soldier, she'd be polishing latrines for the next day. You've saved lives here. Dobra, płać. Captain and all her marines. Well, we'd all be dead if it weren't for them. Płacz i płacz, pani kapitan. Kapitan Myung. Ogromnie miło panią poznać, pani kapitan. Nie wierzę, że dowództwo ZK się na to zgadza. No dobra, ogromnie miło poznać. Nie obchodzimy tam polityka. We've bought ourselves an old-fashioned stay of execution here. But it won't last long. The bastards are disorganized, undisciplined rabble. But they got spaceships and we... That means they can keep dropping reinforcements until they greatly outnumber us. Then the cowards will hit us. Zdaje się więc, że nasze zadanie jest jasne. Give me a few years and I'd make you a marine to be feared.
I have a more immediate problem, Captain. I have troops and civilians, and if we don't act, the spacers could take them out. Damn it. What sort of leader would you be if you did? But we need every trained soldier to fortify and get the defenses back online. Mahoney said their last transmission indicated they were in trouble. If you could perhaps take your ship to the research camp and... Zajmę się tym. Czyli jeszcze jakaś miejscówka do opierdzielenia. Okej, dobra, dzięki byku. Coś płacicie? Polec statkiem do obozu badawczego na Altairze 2. No dobra, polecę tam, bo mi się to opłaciło tutaj. Już mi się opłaciło. I polecę tam, a później polecę po Barretta. Barret nie zając, nie ucieknie. To też w sumie by nie uciekło, natomiast... profity są dużo większe, przynajmniej na ten moment. Dodatkowo, ci goście mają tutaj całkiem dużo towaru. Czajcie to. Jak można sobie to zabrać, to ja se chętnie. Kurde, ła. Ja pierdzielę, ale żem tu się obłowił. Nasze zadanie to szybka akcja. I pozamiatana. Jeszcze ktoś tam został? Ale oni są gdzieś dalej, zaraz się nimi też zajmiemy. Tak, zwycięzcy biorą wszystko, to się zgadza. Winner takes all. Nawet z lodówki nim zabierzemy. I co my tutaj teraz mamy? Tam coś... a, dobra, tam jest statek. Okej. Okay. Czy ktoś tam w środku się do nich wbił? Zaraz zobaczymy. O ile tamtą placówkę naprawdę się opłaciło zbadać. Ciekawe co tutaj, bo tutaj chyba finalnie dostaniemy jakąś zapłatę, bo w sumie wcześniej mi za bardzo chyba nic nie dali, prócz tego co żem se sam Sapsarabcia zrobił. Get back to the lieutenant. Corporal Mahoney radioed you coming, but I didn't know if we could hold out. Not all of us made it. But you're a regular hero. Często to słyszę. Skromny jestem. I don't doubt it for a second. Mahoney said for us to go to grounds. There's a cave nearby we're going to hole up in until this is all over. I'm just a botanist. Why? Why would the spacers? Nasz kosmos jest okrutny, ziomek. Nie wiem, czy ja teraz mam gdzieś iść? Dalej, tak? Otwórz śluzę. Andrea tam została, nie chce ze mną iść. I powiem tak, że no tej placówki akurat nie badałem. Zrekrutuj Hellera, to jest opcjonalnie. Dobra, no to teraz co? Lecimy do Barretta, nie? Wysłuchaj transmisji awaryjnej. Nie wysłuchałem jeszcze. Okej. Okay. Notatki. You've given the fleet a lot of trouble, Barret. Hey, since when is surviving being attacked causing trouble? Isn't that just fighting back? Hey, pilot, could you move your arm a little bit to the left? I can't make out the console. Don't move! He's trying to figure out our destination. Probably transmitting this conversation right now while we're still in orbit. Well, yeah, thought I was making that pretty obvious. Okay, okay, put the gun down. Jeszcze muszę się udać do porucznika Torresa. No i tak to właśnie wychodzi w takich gierkach z otwartym światem, że próbując zrobić jedną misję, możecie zrobić po drodze kilkanaście innych. Teraz chyba będzie zapłata i chcę wam pokazać to, co nam odpalą, bo kawał roboty odwaliliśmy. I don't know.
Umarlibyście bez mnie, po prostu umarlibyście. Most likely decomposing in some unmarked grave. Przynajmniej ona wie, co by się z wami stało. Making that mission of mercy a priority. Our job is to protect the civvies and never leave a soldier behind. To szlachetny czel. There ain't much room for honor in this damn bit. Captain, you should bring up your plan. The spacers haven't attacked yet, but they've been shuttling men down beyond the ridge. Weak. So we need to take out their ships. Dzięki wam, nie narzekam na nudę. Czyli jeszcze mamy coś zrobić. To nie jest wszystko. To jest taka jedna z główniejszych misji pobocznych. If you take those out, the enemies will be stranded. So, launch that fancy ship of yours and get to work. Okej, czyli mam rozdupcyć porę statków na orbicie. Na szczęście wiem, jak to się robi, ale zapiszemy sobie grę na wszelki wypadek. I find the interior of this ship comforting. Yeah? Andrzej, się bardzo podoba mój statek, widzicie? Ktoś mi powie, że laski nie lecą na porządne fury, nie? Gdzie nikt nie ma w całym wszechświecie, nikt nie ma takiego statku jak ja, tylko ja mam taki. I Andrea za każdym razem, jak do niego wchodzi, mówi, że jest zachwycona. Widzicie? It's very rude of the universe to not regardless of how I present myself arrive in space. I feel as though they're looking at me with disdain. Czyli ja mam skoczyć, w ogóle za dużo tego gadania tam było. Ja mam skoczyć w dwa różne miejsca. Porozmawiaj, pokonaj odrzutów na orbicie. Dobra. Nie chcę wylądować. Ja po prostu chcę... Tak, podróżuj, no. Po prostu chcę tam sobie popodróżować, tak polecieć sobie, o. To będzie dłuższy odcinek. Chociaż jeśli chodzi o Barretta, to już nie dużo tam zostało. Having someone from House Varun among us is a new experience. I'm certain there are few wish to be approached at all. Ktoś się ze mną zderzył? Co jest? They'll come around. I promise. Padłem w korkociąg. Jego statku jak mój. To jeszczeście nie widzieli. Chociaż z drugiej strony Raven odrzutów całkiem dobrze sobie ze mną radzą. Jak jestem namierzany przez rakiety, to muszę spieprzać po prostu. Szybka bitwa w kosmosie. They've lost gravity. Target's shields are offline. I teraz ten Raven 10 tieru. Co tam się stało? A, czyli już wszystkie pokonane odrzuty, tak? Nie mamy tutaj gdzieś jakichś skrzyneczek, jakichś pozostałości? Chociaż na przykład tu mi chyba tak pokazuje coś. O, jest coś tam. Pozbierajmy, nie? No. Nie będziemy tutaj marnotrawić, tym bardziej, że jest tutaj też kilka elementów. Do naprawy statku na przykład, nie? Chociaż tutaj nie było. Okej, czyli możemy lecieć w drugi punkt, pozbyć się odrzutów? Pytanie, czy tam będą...
silniejsi, słabsi? Zobaczymy. Przekonamy się za chwilę już o tym. Odcinek będzie trochę dłuższy, no z racji tego, że ciągnąłem się. Tak bardzo dużo wyciąłem. Mega dużo wręcz. Także spokojnie. O, tu już 12 poziom. Fajnie, fajnie. Chodźcie. Come to daddy. Najważniejsze w takich bitewkach to będzie oczywiście to, żeby sprzątnąć jeden statek, bo jak się zajmiemy kilkoma naraz, czyli każdy po trochu będzie obrywał, to wtedy na pewno przegramy. Eliminujemy po prostu tego, z którym zaczęliśmy. I nie możemy się dać złapać. Lecimy za nim. Pięknie, 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 pięknie. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Osłony zdupconen. Atak rozdupconen. Gdzie jest tamten łoś? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu jest. Osiemnasty level, no to taki najsilniejszy na razie chyba w ogóle statek, jaki do tej pory miałem. On próbuje nam uciec, albo się oddalić. Zaraz go namierzymy. I ostatnie, nie będziemy dokować, nie ma sensu. Zarabadę, zarabadę. Nie wiem, ile wy mi tam za to zapłacicie, za tę moją robotkę, ale widzicie mi już kupę kasy. Wiem, że to jest też ryzyko zawodowe, ale no to zrobić. Gdzie mam lecieć? Gdzie mam lecieć? Tu, tak? Dobra, i będzie jakaś... Ale ma być jadka, naprawdę. Jak nie będzie jakiejś takiej grubej jazdy, to ja wysiadam, nie? To zostawiam was, niech was zabiją, poćwiartują, ugotują, usmażą, nie wiem. Patroszą. O, już mi się to budowało, dobra. Lecimy z tym. Albo czekajcie, czekajcie. Jeszcze coś wypróbować? tak, dobra. Jemy to, jemy to. Tak się naćpam. Wszystko wezmę, nie? Ja tam nie czytam, bo nie ma czasu. To chyba tylko leczy. No ale okej. I tu są tylko lecznicze, nie? Detoks. Odporność na obrażenia. O, czerwony rów. Czekaj, po czym? Dobra. I lecimy z nimi, nie? Patrzcie. Teraz tak. Zakrzywienie czasu. Bu. Nie lękaj się. Śmierć z mojego karabinu nie jest niczym złym. A ty gdzie? Teraz taki kozak, patrzcie jak oni... Teraz to wszyscy uciekają nawet. Przeładujemy jeszcze. Tam został jakiś czereśniak i tutaj jakieś czereśniaki zostały. Dobra, wchodzimy sobie tak. Wjeżdżamy tutaj. Jeszcze ktoś? Coś? Chyba nie. Już
pusto, bo ukradłem wszystko. Kredyciki, ja kredytami nie gardzę. Tak zostałem wychowany, że pieniądz nie śmierdzi. Nie, żartuję, nie. Pieniądze to nie wszystko. Oczywiście mnie jakoś źle tutaj nie odebrali. Przedbać o swój image, czy jakoś tak. I dobra, płaćcie, weźcie coś, zapłaćcie wreszcie, co? Do kogo ja teraz mam iść? A, tu jeszcze ktoś jest. Serio? Dobra, odrzut. Uwaga, będzie kosiarka. Czemu oni uciekają? Ej! Czekajcie! A, za drzewem, że się schował. No dobra, coś tam miałeś, byczku, trzeba ci przyznać. Spokojnie, Andrea. Ogarnąłem. Pilnuj wioski, bo oni chcieli nas odciągnąć. Pilnuj wioski. Żeby chociaż za amunicję oddali, nie? No chyba wszystko. Jeszcze tu był ten paziu na górze, to go sprzątnęliśmy wcześniej. Wow! Co jest? Przecież na pewno nie jestem za gruby, żeby się to zarwało. Przydałaby się jakaś snajperka teraz, faktycznie. Lornetka mi się nie przyda. To musi tak ładnie zagrać tutaj, patrzcie. Pyk. Już widzę, jak dusza z niego uchodzi. Tego też. A to tak... niby fale z tych, ale... no osobiście uważam, że... mogło być i więcej, tak nie? Z 50 naraz, nie? Aż się ekran zlaguje. Tam się coś dzieje? Cały czas tam mam oznaczone. Może się wyleczę przy okazji, bo nigdy nie wiadomo, czy nie trafimy na jakiegoś turbokoksa. Chyba syćko. Yo! Good people. Every one of them that died is a loss for all of us. So many people. That's the price of command, Torres. You can drive yourself crazy with counterfeit. Czasem nie da się zapomnieć o utracie. Some things. Dokładnie. Altair's safe because of you. Both of you. I almost want to write back to the Freestar and ask them to give you a medal. Now wouldn't that be the damnedest thing? I could put it on right next to my meritorious star. You'd save me a court-martial if you just give me your thanks. Might be you want your medal, though. Wolę kredyty od kawałka z dobionego metalu. Looks like we have ourselves an old-fashioned mercenary. Dokładnie. I'm not sure. Pamiętajcie, że załatwiłem tutaj ze 100 odrzutów, nie? I've been passed up for promotion more times than I can count because I've always stuck by my principles. There's a million ways the bastards in command will ask you to compromise. Little ways. It may hurt your career, but I look back with pride at my service. Dobrze.
Dobra. Dobra, szybki dialog, bo to już nic nam nie wnosi. Dostaliśmy rozjemcę, dostaliśmy 5000 kredytów i dostaliśmy 27 pocisków. Okej, okay, powiedzmy, że jestem usatysfakcjonowany. Lecimy do Barretta. Czyli tam układ Bessel. Śmiało możemy pocisnąć do układu Bessel, nie ma problemu. Tutaj z tego co pamiętam, to już dużo nam nie zostało, tak na dobrą sprawę, bo jesteśmy już bardzo blisko Barretta. Chyba nawet nie będzie już kogo tutaj zabić nawet, tak mi się wydaje. Ale zaraz się o tym oczywiście przekonamy, albo może paru, kilku gości. Ja dla ciebie? Co miałem dla ciebie mieć? Kurde, jedna... Wiecie co? Ja wielbiciela? Była wypierdziele ze statku. Bo mnie wkurza. Serio. Ekwipunek, szybko się ogarnijmy. Tutaj to na pewno. Bo nie wiem co mnie tam czeka. Więc na spokojnie. Equinox, Grendel. Czyli jakby nic się nie zmieniło za bardzo. 77 kilo mam na sobie. Niech będzie. Nie chcę mi się tamtego werbować, chociaż wielbiciela na przykład mógłbym wywalić z mojej załogi i to z czystym sumieniem mogę powiedzieć, bo łop mi działa już na nerwy, serio. Przydałaby się jakaś taka turbo snajpereczka, faktycznie. Otrzymano status złamana kończyna i tylko gwiazdki po mnie zostały. Oh, yes. Here's a particularly strange one. After a person sneezes, someone... Czyli za wysoko. Zdecydowanie za wysoko. Uuu, 60 level? O, zlekceważyłem ich troszkę, hej, fajnie. Ale mnie tutaj poturbowali. Ładnie, fajnie, cieszę się. Nareszcie jakieś takie... A zdupcona wieżyczka. Czy coś jeszcze, coś co mógłbym tutaj se... Kto to do mnie tak strzelił? Naprawdę? I on się nie bał? Tu chyba gdzieś ktoś jest. Wiem, że pewnie są jakieś lepsze skille na to, żeby ich tutaj posprzątać szybciej. Ale ja tak lubię. Okej. A, tam na górze jeszcze jest, na tej wieżyczce jakiś typek.
Tak, ty se możesz, taken me down. Siema, Eniu. Surprise. Ej, ziomek, 86 poziom. Trochę mnie zabolało, jak do mnie strzelił. Ale zakleszczyłeś się, widzisz? Próbasku. Zabiję mnie! Zabiję mnie! Nie? Wow, ale mało brakło. Ej, ma karabin. On miał dobrą broń. Miał dobrą broń, dobra, fajniutko. Cowards, dokładnie, Andrzeo, dokładnie. Cowardsy same tutaj. Cowardsy, dokładnie. Tutaj też sporo w tej skrzyneczce. Pyk, 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 pyk. Szybciutko zbieramy. Nie spodziewałem się, że tak powiem, tak wysokolevelowych tutaj przeciwników. Serio. Szybkie zwiedzanko. Nie, nie, ja nie byłbym sobą. Gdybym tego nie pozbierał, to naprawdę, nie? Ja bym... Musiałbym tutaj wrócić. Serio. Łóżka? Dobra, muszę tam iść po niego. Gdzie on tu jest? Tu jest. Jeszcze jakiś został. A, tu jest. Nie, tutaj gdzieś. Gdzie on jest? Uciekł? Nie mógł uciec. Bo jest tutaj w środku. Gdzie tu? W środku. Zaraz otworzymy, zobaczymy. Zaawansowany zameczek. Dawno nie otwieraliśmy, nie? O Boże. No, tak by wychodziło, że to. Tak, ty wiedziałeś, no. I to jest właśnie ten etap gry, której dosyć, dosłownie praktycznie wręcz nienawidzę. A mianowicie otwieracie sobie drzwi, żeby otworzyć sobie kolejne drzwi albo kolejny safe i to mnie strasznie irytuje, nie? Wręcz nienawidzę w tej grze czegoś takiego, nie wiem jak to nawet określić. No, czyli było dobrze. Może być tak chyba. A nie, bo to nie pasuje w ogóle. To pasuje. I to też pasuje. 2000 kredytów. Fajnie. Tu raczej nic ciekawego nie będzie, chociaż... Coś tam jest. Coś leży. Nie sprawdziłem sobie jeszcze tej broni. Ale serio, no tamta misja z tymi, wiecie, no... Już do placówki. To sprawiło, że stałem się bogaty w ogóle, wchodząc tam, bo tam tą misję z tą obroną tej placówki tam, nie? Czy jeszcze jakiś budynek mi tu został, w którym nie byłem? Na pewno tutaj tego nie zebrałem, tej amunicji. Przy strzelnicy. The ill-gotten gains of the Crimson Fleet can be ours if we find anything. Jeśli coś należy do floty, to wiem, że może być nasz. Placówka karmazynowej floty. Oh yeah. There's no certainty to the universe at all.
Once you really start getting out there, the laws of physics kind of... Najlepsze w tym jest to, że oni nawet na nas nie będą gniewać. No exaggerations this time. You think unicorn? Not kidding. What? The mythical mare with the... Teoretycznie moglibyśmy już tam pójść, ale jeszcze chwilę. Everything in the galaxy needs to come with us, you know. Wszystko musi iść ze mną. Tak jestem, Andreo. Też to zaakceptuj. Druga Sara. Będą mi teraz wszystkie wypominać. Co se mogę zbierać, czego nie mogę zbierać. You go into the far reaches of space too tightly wound. Your brain is... Kobiety, naprawdę. Dobra. Bu! Holy shit. Hey! I do not understand. Is Barrett being held hostage or not? Well, this is turning into a regular Constellation party, isn't it? I should have brought drinks. Dobra, zabieram cię do domu, Barrett. No, it's actually been kind of nice. Matsura the Grim here is a great host. No sense letting people's last moments be unpleasant. See, that's what I like about you, Matsura. Real Renaissance man. I have enjoyed our time together, Barrett. But I can't just let you go with nothing to show for it. Is Constellation willing to pay ransom in exchange for this man's freedom? Odpowiedź właśnie to, co nam się pojawia. No, 4000 za Barretta na pewno nie zapłacę. Nie ma takiej opcji. Jako Astra mogę powiedzieć, to nie ostatnia ucieczka Barretta przed Karmazową flotą. On zawsze się wymyka. Przecież wiesz. Very well. Perhaps it would be best. Well, that was surprisingly easy. Okej, no i właśnie to jest też jeden z takich dosyć ważnych elementów, jeżeli chodzi o o to, jak gracie już później jako Astranin, ponieważ normalnie musicie tam na przykład ich przekonać albo pozabijać. W sumie nie są trudni do zabicia, bo wbrew pozorom tego, co widzieliście na zewnątrz, czyli tam 80. któryś poziom, 40 któryś poziom, to oni tutaj są to oni są tutaj leszczami, to dosłownie i nie przenośni, serio. Kurde, z drugiej strony tak się zastanawiałem kiedyś, czy oni mi będą jeszcze w ogóle potrzebni na przykład. Bo na przykład załatwienie ich to nie jest jakiś tam problem. Ale problem był taki, że oni nie mieli nic ciekawego przy sobie, a może się już widać z jakiejś misji pobocznej jeszcze przydadzą. Byłoby fajnie, gdyby to było tak powiązane. Kim był ten pirat? To było dla ciebie... No, kim był ten pirat? Zróbmy. Gość jak na pirata, no pewnie. To było dla ciebie tylko zabawa? Selling my harrowing escape from certain. Jestem w konstelacji. Wiedziałeś, że do niej dołączę? Honestly, I was kind of rolling the dice with you. But hey, sometimes a bit. Right. Later. Dobra, zawijamy się. I naszym kolejnym celem najprawdopodobniej będzie chyba udanie się. W sumie to nawet się dziwię, że jeszcze nie wbiłem kolejnego poziomu. Wróć do loży. Zrekrutuj Hellera. Wrócimy do loży, bo Hellera jedynie mógłbym zrekrutować za wielbiciela, jak już. Heller w przyszłości mi się chyba i tak jakoś super nie przyda, chociaż przynajmniej na ten moment, bo placówek nie zamierzam stawiać. Natomiast widzimy się w loży w następnym odcinku. Nie wiem, czy jakiś w sumie artefakt nam się udało zebrać w tym materiale? Chyba nie. Chyba nie. Jeżeli odcinek wam się podobał, dosyć długi, obszerny materiał wyszedł z tego i tak mega dużo pominąłem, chociażby z części tej, gdzie tam właśnie tych badaczy sobie ratowałem z opresji, byłem dosłownie ich wybawicielem, że tak to nazwę, no to tam bardzo dużo rzeczy pominąłem. Natomiast uwaga! Naprawdę polecam zrobić tą misję tam dodatkową, bo profity, jak sobie to wszystko tam pozbieracie, profity, kasy, tam leży dużo, dużo leży różnego rodzaju innych ulepszaczy, nieulepszaczy, więc jeżeli to jest wasza taka finalna rozgryweczka, to mega polecam, bo ja teraz to właśnie chcę zrobić tak, że
będę sobie zbierał tyle, ile się do, bo to mi się wszystko przyda. Tak to nazwę. Dosłownie. A część się tam posprzedaje. Część rozdam po rodzinie. Pamiętajcie, każdy nowy odcinek ze Starfielda codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Do następnego, pozdrawiam. Hej, hej!